nie udało się urwać punktów sensacyjnemu liderowi z Poznania. Gry w Wejherowo w szóstej kolejce drugiej ligi i przegrał u siebie 0-1 z Wartą. Dla Gryfa sobotnie starcie z liderem z Poznania było już trzecim spotkaniem w ciągu tygodnia. Przypomnijmy, że w środę żółtoczarni zaliczyli udany występ w Elblągu, gdzie wygrali 3-1 z miejscową Olimpią i zebrali pierwszy komplet punktów w tym sezonie. Bramki strzelali kolejno Gierszewski, Brzuzy i Goerke. Wszyscy trzej, ale i identyczna jedenastka wyszła też na mecz z Wartą. Gryf chciał pójść za ciosem, mocno naciskając rywali w pierwszej połowie, ale oprócz rzutu wolnego Kołca i dobrego strzału z woleja w wykonaniu Brzuzego zabrakło 100% okazji. Po przerwie to Zieloni z Poznania zaczęli dominować. W 68 minucie błąd wejherowskiej obrony wykorzystał Adrian Szynka. To była jedyna bramka, ale w ciągu kilkunastu minut Warta mogła dołożyć kilka kolejnych. Wiesław Fera ratował Gryfa w 71, w 81 i na koniec w 84 minucie. W końcówce zabrakło sił na walkę o remis, ale ogólnie gospodarze nie wypadli źle na tle lidera tabeli. Wyrównany mecz, ale no, po drużynach było widać, że jedna gra na luzie jest liderem, a druga za wszelką cenę chce wygrać i gdzieś tam momentami może to gdzieś nas usztywniło i tej precyzji zabrakło pod bramką. Ta nasza gra nie była dzisiaj tak dobra jak w przedeszłych meczach, ale było to o tym, kto strzeli pierwszą bramkę. Myślę, że nam to się udało. No i później już mieliśmy mecz pod kontrolą praktycznie. Myślę, że w końcówce jakby padli jeszcze 2-3 bramki, nie mógł nikt nic powiedzieć. Po raz pierwszy przed własną publicznością zaprezentowali się nowi Gryfici, Radosław Regliński czy wpuszczeni po przerwie Michał Trąbka i Jakub Ptak. Wejherowianie po 6 meczach uzbierali 5 punktów i zajmują 13 miejsce w tabeli drugiej ligi. Na czele z kompletem 6 zwycięstw pozostaje właśnie poznańska Warta. W najbliższy weekend Gryf zagra na wyjeździe ze spadkowiczem z pierwszej ligi Wisłą Puławy, ale my zapraszamy już dzisiaj, w środę również o 18:00 na szersze podsumowanie w magazynie Ligowiec, gdzie gośćmi będą Michał Trąbka i Jarosław Kotas.